Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku Pogramy w Alan Wake. Sorry, że takie dzisiaj oświetlenie będzie trochę nieciekawe, bo jest dosyć późno już, więc nagrywam w nocy. Przepraszam, że nic nie dochodziło w weekend, z tego powodu już miałem ten weekend bardzo zalatany. Nie miałem kiedy nagrać tak naprawdę Alana, ale już się bierzemy do pracy. Znowu jestem przygotowany na kolejny odcinek. Jak zawsze picia pełno na wypojenie Sudanu. Ale przygotowałem się, jest picie, żeby tu nie pokazywać z... Dobra, nieważne. Mam pizzę, w każdym razie nie śmiejcie się ze mnie. Zgasły wszystkie światła i tak dalej. Alan, Alan, gdzie jesteś pomocy? Fuck. Dobra, ktoś ty mi doradzał. No dobra, biegnę już przecież. Ała. Poszły sobie, prawda? Dobra, już biegnę, Alice. Zostaw mnie. To cię zjada. Ktoś mi tutaj doradził, że mam się najpierw porozglądać po mnie. Fajnie. Fajnie, nie wiem czy dam radę się porozglądać, skoro tak wszystko mnie będzie atakować. Okej, znowu ptaszyska. Nie ma, wchodzę na górę. Aha, tu miałem jeszcze kogoś pozdrowić w tym odcinku. Aha, pozdrawiam użytkowniczkę Cytrynowy Sorbet. Dzięki za wszystkie porady i tak dalej. No, to tyle. Wracamy do Alana. Może zmniejszę trochę grafikę jeszcze, co? Bo widzę, że jest nieciekawie. Co ty robisz? Do wody na główkę oszalałeś, chłopie. Alan, wake up. Au. Waking up in the crash car felt like I had woken from one nightmare and entered another. To ciekawe. Co ty robisz w samochodzie w ogóle? To mnie dziwi. Alan? All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on phone. Nie, podejrzewam, że to jest sen. Dobra, ja sobie zmniejszę może jeszcze grafikę, znaczy spróbuję zmniejszyć. Dobrze mnie widać w ogóle. A powiedzmy, dam na razie na niską. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać na niskiej. No nie, no to wygląda śmiesznie, kochani. Tak nie może być. Nie, to chodzi głównie o FPS-y, bo wszystko wygląda tak samo. Więc nie przesadzajmy. Na średniej jest wszystko ok. Tak, to chodzi o FPS-y, bo nagrywa mi się na... Nie jestem teraz w stanie powiedzieć. Na 25. Więc tak to będzie wyglądało. Wow, się przestraszyłem. Dobra, zbadaj. No jasne, że to zbadamy. Nie możesz po tym nie biegać, po prostu do tego podejść ładnie. Na to mam zbadać. Nie ma twórcza, dokładnie. Dobra, to teraz trochę pochodzimy, nie mam w ogóle pojęcia gdzie jestem. Nie? Tu raczej nie chcę skakać, prawda? To by było niefajne. Tam, dobrze wiemy, atakowałem jakieś kruki. Nie wiem, co to za motyw w ogóle. Dobra, może najpierw do tej jaskini wejdziemy. Kurde, nie dadzą mi chyba ponagrywać. Jakiś tam telewizor w tle leci. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, że wam to nie przeszkadza. Mi może troszkę. Dobra, czyli musimy zejść tu. O, tam widzę jakąś stację benzynową. O, samochód jakiś jechał. Oczywiście mnie nie widział, bo po co, nie? Halo, jestem tu. Siusiaka wyciągnij, albo flarę, nie wiem. Pokaż Parkinsona wszystkim. Czekajcie, ja w ogóle mam bronię? Nie, mam przy sobie ani jednej broni. Tu mamy problem. To kruk jest. Chodź tu. Gdzie mam się udać? Na razie nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo sam nie wiem. Nie no, tam na pewno, nie? Dobra, nie biegaj, nie biegaj. O, tutaj. O, zrób zbliżenie. No nie, mój samochód. 7 lat odkładania wszelkich oszczędności. I co ja z tego mam? Nic, dosłownie nic. Mamy pień. O, cześć pleśnio. Pleśnio. Co tam? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Może pozbierać coś tak, nie wiem, nie wiem, jakieś... Co, nie mogę teraz stąd wyjść. No, świetnie się wpakowałem, świetnie. Nie no, możemy wyjść. Okej. Okay. Skały, skały, tam jakieś jagody widzę. Nie, no nie będę ruszał, to nie moje w sumie. Ja się muszę dostać na stację, nie jeść jakieś cudze jagody. Okej, chyba tutaj. Tak, z pewnością. Nie będziemy tutaj za szybko biegli, żebym czegoś nie przegapił. Światło. Nie po oczach, kolego.
Coś mi pokazuje, czy mam tam iść? Chyba mam tam iść, o Boże, ale jasno. Ała! Napiję się. Czy tam ktoś jest? Latająca kartka, Boże. Klucz do rozwiązania zagadki w całej grze. Będziemy musieli... Co na kartki wchodziły z maszyny psy pojeści Departure? Ja nazwę tak sobie. No to jesteś w śnie, stary. Ej, krwawisz z łuku brwiowego. Walka z Tysonem? Może z tym, z Ryśkiem z klanu, jak spadał, to ci z główki strzelił? Ciekawe. F5, zobaczmy. Cień atakuje Wake'a. Strona tyłowa przy napisie Departure. Autorstwa Alana Wake'a. Okej. Okay. No, ale zarąbista szata graficzna, Boże. Co to za czcionka? Chyba Verdana. Albo jakiś Arial taki bogaty. Mężczyzna obrócił się. Poczytaj, se poczytaj, nie będę przeszkadzał. Kwiecista wymowa. Wcale nie spałem. O Boże. O Boże. Znaleziony? Aha, to już widziałem. O, ma ścinka. Niedobrze. Dobra, chyba możemy iść dalej. Na razie nic mnie nie atakuje. Biegam sobie po lesie jak jakiś psychol. Zaraz mi ktoś tu zgwałci, jakiś pedobert z drzewa wybiegnie. Będzie po mnie. Nic tu nie ma. Idź na stację. O, fuck. Miałem wypadek, proszę pana. Proszę pana, czy to była skała? Witam panią skałę. Miałem poważny wypadek. Wydaje mi się, że napisałem książkę, której nie napisałem. Tak naprawdę ją napisałem, rozumie pani? Jestem szaleńcem. I gdzie jest stacja znowu? Przepraszam pani skało. Ładna ten, ładny deseń na grzbiecie. Ładna szata graficzna, ładne tekstury. Okej, okay, tutaj olwia skała. Gdzie jest Simba? Gdzie jest Simba? Pytam się. Jest księżyc, może? O, pierwsza gwiazdka! A nie, to już 69. Dobra, idziemy dalej. 14 FPS-ów, nie nagrywa się za fajnie. Wodospad! Boże! Nagłówka do wody. Ostatnio widziałem taki obleśny filmik. Gościu skoczył na główkę. Nie trafił do wody, trafił na beton. 600 metrów pod nim. Zginął. Na miejscu. O, zrób zbliżenie. Już byś chciał zdradzać Alice? Z kimś byś się chciał tam zabrać? Coś widzę, coś tam pobłyskuje. Tutaj konar. Couching. Zaraz nawiedziemy. Kask, załóż. Oj, kask, zakładaj ten kask. Powiedziałem. Jak się kłóca. Znajdź pomoc. Zaraz znajdziemy. Nie ma termosa żadnego. Butelki tutaj. Ten. Platinum. Faktycznie platinum. Dobra, musimy wejść tutaj. Tędy, prawda? Tylko może wejść tutaj. Okej, okay. Jesteśmy. Fuck. Miałem wypadek, powiedziałem, ej no pomóżcie mi ludzie, Boże, co to za państwo jest w ogóle? Bujumburan, że tu ludzi nie ma? Jakieś bale, drewna, może znajdę tu jakąś broń wreszcie. Do jasnej, ciasnej, nieoświeconej, bo tu ciemno. Kogo tam zauważyłeś? Anal. Alan! Boże, Alan. Chcemy się przyzwyczaić. Cześć, stary. O, widzę, tam zaatakowałeś przyjaciela. O, shit. Ho, ho. Najpierw klucze mi chciał dać, a teraz się kierą. Zombie jak lata. On już pod siebie nasrał, to jest pewne. Dobra, poszedł, co mam nadzieję. Tak, poszedł. Może przy nim coś znajdę ciekawego. Nie można przeszukać, to by było bezczelne, prawda? Bezczeszczenie zwłok. No tak, panie Staki. Przejdziemy się tutaj, może coś znajdę. Nie mam latarki nawet. Fuck you wszystkim. Oj, Alanie, Alanie. Pozostaje ci drzewa ruchanie. Niesmaczny żart, przepraszam was. Jest termos! Jest termos, świetnie. Termos z kawą. Dobra, zaczyna się mój serial na Polsacie. Ale nie kończymy, nie ma takiej opcji. Da się nagrywać, to nagrywamy. Tutaj byłem, stąd przyszedłem. Wszystko pozwiedzałem.
Może jakąś broń mi dacie? Jakąś kałasznikowa? Podnieś stronę maszynopisu, nie zauważyłem jej nawet. Przeczytajmy. Strona tytuł... Wake walczy z opętanym z pomocą... Z opętaniem, z pomocą światła. Ugryzieniu rekina. Dobra. Idziemy dalej. To zostało przez nas... Proszę, tu mi się wydaje, że jak się tylko... Wracamy do gry. Jak już mówiłem wcześniej... Prawdę, nie wiem. Jebany parkurowiec! Co ja mam zrobić z tobą? Powiedz mi. Gdzie ty jesteś? Halo! Czekajcie, bo jeszcze tam nie byłem. Tam też chciałbym pójść najpierw. Może tam bym coś znalazł. Kolejny termos jakiś. Nie, chyba jednak nie, co? Za głęboko na, dla ciebie, co? Na główkę skakać? Głupi pomysł? Masz rację. Dobra, czyli mamy iść chyba do tamtej chaty bodajże, nie wiem. Tam była jakaś chata, tak mi się przynajmniej zdaje. Jest chata, okej. Okay. Czegoś nie ma? Kolejnego termosu? Z kawą? Stary, daj żyć, ziemniaku. Okay. Jest, zamknąłem się, pięknie. Karl Stucky. Stucky Kentucky sobie pociacha trochę się siekierą teraz w drzwi. W lśnieniu. Fajne to było, fajne. O, jest jakaś broń. Energizer. A to bateria, faktycznie. No, tutaj sponsorzy mieli co robić. Dobra, rozwalasz te drzwi, czy co? Nie? Ponieś baterię. O, weźmiemy wszystkie, które tu były. Nie, nie strzelaj. A, szkoda amunicji. 11 strzałów na pana z takiego nam zostało. Może się przebierzemy? Nie, chyba raczej nie. Amunicja do rewolweru. Był tam bodajże. Pan Stucky. Nie wnikam. Chcesz się... O, zadzwoń. Fajnie. Halo, Alice, odbierz. Oj. Co, buldożerem? A, dobra, ja stąd wychodzę. Do widzenia, powiedziałem. Do widzenia. Tylko... Nie tu, na pewno nie tutaj miałem uciekać. To jest 100%. Ja jestem przekonany, że to nie mogło to być tutaj. Zaraz znowu będę kombinował. Dobra, pozbieram baterię. O, jeszcze gumiaki tu są, dawaj! Na grzyby idziemy, stary! Wejdź do szafy, nie? Do szafki, nic z tego. Amunicja do rewolweru, fajnie. O, tu jeszcze ten. Ekspres do kawy, Bring Falls. Szukam Silent Hill na mapie. Gdzie jest Silent Hill? Szukam, powiedziałem. Nie ma Silent Hilla. A szkoda! W końcu na żadnej mapie go nie ma, więc... Czemu ja się tu dziwiłem? Zadzwoń szybko. Jedziesz tą buldożerem, czy co? Poczytałem regulamin. Tutaj może korzystania z tego miejsca w ogóle. Ała! Kombinuj, kombinuj. Dobra, tutaj mamy rozkład szeryfa. On tam biegnie. Widzimy go. A buldożer sam chyba się włączył. Ja nie wiem. On tam gdzieś biegł. Dobra, otwieraj mi te drzwi. A, bo on w ogóle przesuwa dom. Dobra, pitamy. Powiedziałem, pitamy. Tylko nie wiem gdzie. Ja ciągle mam iść na stację benzynową. Chata poszła! No tak. No nie. Jeden. Drugi.
Leżeć. Artur Łata, prokurator. Ranoc. Okej. Poszli spać. Oj. Nieprzyjemny ultradźwięk. Mimo wszystko... Czekajcie, może jeszcze raz spróbuję na najniższych, bo troszkę jednak mi się zacina, to jest odczuwalne. Wy tego pewnie nie widzicie, mnie trochę zarzuca i źle się z tym czuję. No ale na niskiej grać w Alana Wake'a to... No jest troszkę lepiej, nie powiem. 16 FPS-ów. Dobra, jeżeli wam to nie przeszkadza, na razie pogramy na niskich, później spróbuję coś wykombinować. Tutaj są jakieś wskazówki, najpierw pójdę tutaj. Oj, przepraszam, pozbieram wszystko oczywiście. Ho, Chainsaw, dawaj go. Nie mogę piły łańcuchowej wziąć? O czym ja mam walczyć? Rewolwerkiem takim małym? Kopnij. O, z buta. Coś popsułem pewnie. Dobra. A, nie po oczach. Marian. Marion Poczwarion, przestań. Dobra, tu coś widziałem, jakieś wskazówki. Jakieś wskazówki. Upiorne graffiti. Skrzynia z bardzo przydatnymi materiałami. Rakietnica. O, to może być podpucha. Nie, jest okej. Mi się wydaje, że jestem ciągle we śnie i mógłbym się obudzić na spokojnie, ale nie, bo po co? Alan na swoją podświadomość. Ja bym z tego zrobił szybki, świadomy sen po sprawie. Szybko się budzimy, robimy co chcemy. Przybijamy piątkę z potworami. Jest okej. Dobra, teraz wydaje mi się, że powinniśmy udać się w tamtą stronę. Jeszcze tutaj zobaczę na wszelki wypadek. Może jakiś termos? Czy coś? Może mogę pojechać tirem? Aha, nie masz licencji na tiry, tylko na samochody osobowe. Rozumiem. Rozumiem, to oczywiście zrozumiałe. Dobra, czyli idziemy dalej. Ciemny las był miejscem, w jakim chciałem się znaleźć, ale nie miałem wyjścia, musiałem dostać się na stację. Dobra. No nie, no kolejny. Artur Łata, prokurator, powiedziałem. Jeb mnie z topora, ty! Julie Garçon. Nie, jeszcze z rakietnicy strzeliłem. Cholera. Niepotrzebnie. Szkoda tego naboju. Bardzo szkoda. Dobra, jeszcze mam 27 strzałów z rewolwera. Nie jest aż tak źle. Tutaj kolejny buldożer jakiś. Coś tu próbowali robić. Nie jestem pewien do końca. Co? Wiecie co? Dobrym pomysłem będzie jednak przeszukiwanie wszystkiego tak naprawdę. O, widzicie, znalazłem maszynę. Rozmyślał Wake'u, Rose, która to była. To była ta barmanka. Ona jest w to zamieszana, wiedziałem. No co nazwać się ich przyjaciółką? Pewnie wolałaby być z Alanem, no już dlatego porwała Alice. Czyli już jakiś trop mamy, mały trop. Alan Wake Detective, Alan Rutkowski. Tu jakiś traktor, boże, Ursus, 95 rocznik. Idziemy stąd. Jak już mówiłem, będę się rozglądał po lesie. Zdecydowanie. Bo można tu znaleźć wiele ciekawych rzeczy od maszyny do... od maszyny? Od kartki z maszyny pisarskiej do innych ciekawych rzeczy. O, widzicie, to bym znowu przegapił. A tutaj mamy pewnie jakieś race. Amunicja do rewolweru, baterie z Energizera. Musieli podpisać niezłą umowę, tyle kasy pewnie na tym zarobili, strzepali. Wróć, zarobili, to lepsze chyba słowo. Okej. O! Boże! Nie lubię tego, nie cierpię. Nalej sobie piciu. Co tam u was, kochani? Bardzo, bardzo się cieszę, że oglądacie moją serię. Fuck, zalałem podkładkę. No kurwa mać. Zresztą wracam do Alana Wake'a. Nie, ale te wspomnienia kiedyś mnie zmiażdżą. Fuck? Skąd? Gdzieś tam? Na główkę do jeziora? Nie, chyba nie. To jest Lwia Skała, tak jest. Wiedziałem, gdzie jest Simba, się pytam. Dobra, ta gra jednak może być nieco straszna, mimo że tu jak na razie taki horror FPS, troszkę strzelania tutaj mamy, nietypowych akcji, jak na survival na razie. Powinno być same uciekanie, w ogóle bez broni. Ta.
tam jest ta stacja. Widok płynącej w dole rzeki sprawił, że głowa pojawiała mi się. Rozumiem, że muszę dostać się na drugi brzeg, no nie chciałem patrzeć. No tak. Tam widzę te bale, które pomogły mi przejść. W razie trzeba dojść tam. O, po tym drewienku, żeby mnie tu nic nie zaatakowało. Aha, chodzisz po drewnie, tak. Dobrze, kolejna umiejętność. Plus dla Alana. Dobra, pozwiedzam. Jak już mówiłem. Nic mnie nie goni. Na razie mam luzik. Tam jeszcze się przejdę. A co? Warto pomagać i warto szukać rzeczy. O, tutaj ujście źródła. Jesteśmy... Jakiś... O. Jakiś trochę górzysty teren. Nie podoba mi się to. Aha, no przecież jechaliśmy z żoną samochodem tutaj, także... Powinno mnie to nie dziwić. Dobra, przejdziemy jeszcze tymi balami. No nie, stary. To będzie problem. Sparking Cleaver Assault. Właśnie się tak rozglądam. Żeby mnie tu gdzieś nie... O, widzicie, baterie, kolejny Energizer. Amunicja do rewolweru. Fajnie, fajnie. Co to za wodospady tutaj? A jakby tak skoczyć tutaj? Utopił się na miejscu, to głęboko w sumie, dobra. Takie łososie płyną z prądem rzeki. To tylko ryby, nie Alan? Dobra, czyli pojawiłem się. O Jezu, taki Hektor stąd. Tutaj było wspomnienie. Nie, Boże! To jest przesrane, nie? Nie będę patrzył na te wspomnienia. Dobra, zaś muzyczka. Co u diabła? Jajco! Dobra, to było tu. Chyba tutaj. Gdzie ja idę w ogóle? Będę szedł? Ostatnio. Czy ja się wracam? Tak, wracam się bez sensu. Sorry, ludzie. O, ja już chyba śpię. Niedobrze. Niedobrze się dzieje. Analu. Alanie. Annale. Annale Wake'u. Nie. Tutaj, dokładnie. No, drepta jak pingwin po tym drewienku. Dobra. Tak, trzeba było iść w lewo. Najpierw poszedłem w prawo i to było nie do końca dobre. Teraz pójdziemy w lewo i znajdziemy termos z kawą, tak jest. Dobrze, że to znaleźliśmy, tak słucham? No na pewno. Dobra ludzie, jest termos. Co to za grzyby tutaj? Nie, to tylko skała. Okej, jest termos z kawą. Teraz pójdziemy dalej. Znaczy, no dalej, wrócimy się w tamto miejsce, z którego niepotrzebnie skoczyłem na główkę. To było bezcelowe i bezsensowne. Teraz będzie informacja o panie Stakim. Jeszcze nie? Nie ma informacji? Dobra, jest kolejna skrzyneczka. I tu będzie... Nie, czym się... Tak, nie. Jednak kartka z maszynopisu. Zobaczmy. Przybycie Barrego. Wheeler, to jest Silent Hill 5. Boże, ile tych nawiązań z tych gier. No nie mogę się powstrzymać od komentowania, sorry. Szkoda mi go trochę. Dobra, widzę, ty się naczytałeś, Alan. And what now? What now, baby? What we must doing? What we doing must now? Skoczyć tam? Nie, raczej ja tego tu nie widzę. Chyba, że tak. Dobra, najpierw jeszcze się przejdę. Bo jak mam wracać do wspomnienia, to wolę pobiegać tutaj i pobłądzić. O, tutaj możemy pójść. Możemy jeszcze pójść tutaj. O, przejść po tym. Chyba tak. Dobra, odpocznij se, rozumiem. Nie możesz tu wejść. A, możesz, tylko bokiem. Dobra. Czekajcie. Bo spadnę. Dobra, rozejrzę się, czy na pewno... Aby wszystko zwiedziłem. Tam byłem. Wszędzie byłem. Możemy iść dalej. Okej, widzę most. Jest coraz lepiej. Coraz ciemniej. Coraz
bardziej ugly, coraz bardziej brzydko. Boże, przecież ja tu byłem. Zgubiłem się. Zgubiłem się. A, bo ja wtedy nie schodziłem po tym. Nie, też po tym szedłem. Dobra, czyli wiem, że na to mam nie wchodzić. Tam byłem, tam był tylko termos i spokój. Tutaj. Powinienem pójść tu. Trzymam się lewej strony. No, w lewo nie ma nic. Teraz idę bardziej w prawo, ale też się trzymam lewej strony. No i co, nic. Można wejść tam, ale tam już byłem i tam była tylko jedna rzecz. Okej. Czyli muszę wejść tutaj, nie ma innego wyjścia. Aaaa! Dobra. Chwilowy strach, który minimalnie spowodował, że się zsikałem w majtki. Nie no, nie jest aż tak źle. Próbował mnie podejść, okej. Kolejna szafeczka, tak jest. A w szafeczce co? Amunicja do rewolweru i Energizer. Jest. Jeszcze Energizer i niedługo jeszcze Tigera znajdziemy. Takie różne głupoty. Ktoś się gra niebezpiecznie z ciała. Czekajcie, bo tam widzę budynek. W którym byłem, bo to jest ta chata przecież, zniszczona. Okej, a tutaj... Tutaj muszę iść, tak, muszę iść tam. Czekajcie, jeszcze pozwiedzam. Idź na stację benzynową. Fuck! Cholera, chodź. O, na solo! Dwóch aż! Biegnij, Alan! Alan! Alanie! Masz zarost na glanie, zostawcie mnie! Zostaw mnie, grubasie! Jeszcze jeden. Leżeć, Jonathan! O, Alanie, masz zaraz naglanie, dobra. Na razie jest okej, okay. Życie powoli wraca do normy. Dwóch mi się tu takich murzynów pojawiło, badich. Dobra. Jakby tu wejść na górę? Tak, w ten sposób. Uwaga! Tyryryryryryry, wstęp zbroniony. Ja tu wejdę, a co? Okej. Okay. No, musimy iść tu. Drabina, okej, drabina. Pamiętam ten kawałek, to oglądałem u Chris Dave'a. Pozdrawiam, Dawida. Pozdrawiam cię, Dawidzie. Dawidzie. Spotkajmy się w Race Driver Gridzie. Mój Boże! Głupie teksty, głupie. A, tu jeszcze mam jakąś bramę. Widzę samochód policyjny. I co? Tam nie mogę wejść niestety. Przeskoczyć przez bramę? Nie, nie, nie. To nie na moc Alana. Ale zaraz, zaraz. Kridej w tym momencie miał już strzelbę. Do pizdy nędzy. A ja tej strzelby nie mam. Uuu, jak przegapiłem strzelbę, to będzie ciężko. Dobra. Where I am? Where I am? Dobra. Oj, sorry, Alan. Pamiętam, że musiałem wejść też po drabinie. Tylko bodajże nie z tej strony. Czekaj, Creedave, zaraz znajdziemy tą strzelbę. O, tu coś. Schody były zniszczone, musiałem znaleźć inną drogę. A tam widzę pełno rzeczy. Aha, nie, tam było tylko do poćwiczenia. Żeby sobie postrzelać. Amunicja do rewolweru. Energizer. Energizer. Co mam? Maxa? Naboi do rewolweru. Okej. Okej, no problem, man, buddy. Buddy, I called up. Co tam jest? Śledzie? Czy to jakaś przystań? Chyba nie. Chyba nie. O, tam widzę, widzę. Co ja patrzę? Co ja widzę? Nie, nie cierpię tego słowa, co ja patrzę. Dla mnie to jest tak żałosne. Kurde, znaleźć dwóch. Co? Jeden, powiedziałem. Później ich, jego przyjaciel. Przeładuj szybko. Przeładuj, powiedziałem. Drugi i trzeci. Trzeci, powiedziałem. Dobra. Zabij ich.
Anal, Alan. Strzał, siusiora. Piękny strzał. Po wszystkim. Teraz będziemy mogli spokojnie zbierać amunicję do rewolweru. Już nie będzie żadnego problemu. O, tutaj mam jakiś przełącznik, to też go załączymy. Uruchom. O, Parkinson! Czekajcie, jak się robiło Parkinsona, bo nie pamiętam. A, w ten sposób. Dobra. Zostawmy go w spokoju. Koniec Parkinsona. Dobra, coś mi się odblokowało. Kolejny przełącznik. Zwiedźmy jeszcze chatę przeznaczenia. More logging. Okej. Kolejna kartka. Strona maszynopisu, przeczytajmy oczywiście. Tym razem ptaki atakują Wake'a. To już było, no, hektar temu. Czyli w ten sposób może napiszemy książkę. Ciekawie, ciekawie. Okej. Zastanawiam się w takim razie, skoro Alan Wake przenosił się tutaj podczas pisania swojej książki, tak jakby uwalniał swój umysł i wchodził w świat jakiejś głębszej hipnozy, żeby znaleźć się w takich górach i musiał walczyć, to ciekawe, gdzie przenosiła się na przykład Wisława Szymborska. Nie wnikam. Co nie zmienia faktu, że była naprawdę wyśmienitą i bardzo fajną poetką. O, strzelba! Nie potrafię sobie na chwilę obecną przypomnieć jej wiersze, ale były naprawdę fajne. Coś z miłością bodajże, czy... No to jest takie ogólnikowe, sorry, dobra, nieważne. W każdym razie kilka wierszów miała takich, które były stosowane u mnie na lekcjach z nauczycielem. I takich, które nieraz udało mi się gdzieś słyszeć w telewizji, czy też gdzieś indziej. No, tam widzę termos z kawą. Nie, najpierw, wiecie co, naprawdę tutaj trzeba ten las od lewej do prawej, od A do Z przeszukać, od B do G, od A do anal. Jest termos z kawą. To by było właściwie tyle tutaj. Ciemno jak w lesie. W szczęce Woldzia. On bez szczęki latał, nieważne. Okej. Okay. Tam była chata. Tu jest przełącznik. Dobra, i tu było coś z balami, Creedave, nie? Z tymi balami chyba. Być może. Zostaw tę trawę. Tylko tutaj przełącznik. Steruj podnośnikiem. A, w ten sposób. Na dół do góry nie mogę, ale mogę tak. O, mogę do góry. Fajnie. Tyle. Dobra. I teraz... To nie ten bal chyba. To tamten mi się ustawił. A nie, tutaj mi się ustawił bal, faktycznie. Dobra, pójdziemy tutaj najpierw. Skoro tak, Anal wybrał drogę Alan. Wake up. To pójdziemy tutaj. Creedave, ty chyba z innej strony zaczynajesz, co? No nic, będzie ciekawiej. Wiem, że spadłeś też 6 razy, mi się to nie zdarzyło. Ups, byłem blisko, ale nic z tego. Nie, też tutaj. Też ta chatka, puchatka. Tu powinien wyskoczyć jakiś ziemniak, z tego co pamiętam. Nie taki ziemniak straszny. O, tutaj mogę zdrowić. Amunicja do strzelby. Aha, z tej strony mogę podnieść. No okej. Okay. I tak wejdę do środka, więc... radio. I tu jeszcze coś. Włącz. Aha, to pewnie co do radia. Wrócił właśnie ze spaceru. Czekajcie, tu nie ma żadnych save'ów. Nie można tutaj zapisywać tego. No nic, musimy grać, dopóki nie będzie save'a. Także jedziemy dalej, kochani. Okej, okay, kolejna kartka. Nic tu nie ma. Jest karteczka. Strona maszynopisu. Wake znajduje strony. Nic nowego. Od co najmniej 20 minut odcinka, nie wiem ile nagrywamy. Żeby to się skonwertowało, bo ja mam problemy z konwertowaniem w Vegasie. Mam nadzieję, że się skonwertuje. Tylko one mogły mnie ocalić i ocalić Alice. Zależy o czym mówicie. Jak mówicie o pączkach, to dawno temu był tłusty czwartek, więc nie rozumiem. Termos kolejny. Termos! Chcemy znowu była coraz bliżej. Jej światła oddawały mi otuch. Tak, to już mówiłeś kiedyś. Jest termos. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Schodzimy na dół i skok. Piękny. No, zaraz mnie coś zje.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jest jakiś alternator. Szybko, szybko! Fuck! Odskakuj, odskakuj, Alan! Uciekli? A, bo zapaliłem światło! Kreatywne, kreatywne, nie ma co. Safe haven. Trzymaj niebo. Nie safe, safe. Niebo. Okej, okay, jeszcze bateria. Świetnie. Energizer, Mythium. Nie, no to tyle osób, ile grało w tę grę. Pewnie właśnie kupuje te baterie do różnych rzeczy. Gdzie ja mam iść? Zapadłem się w las. I co? Zapadłem się w las. Zauważyłem. Zauważyłem. Jeszcze jeden. Leżeć. Włóż baterię. Sobie mamę rzuć kiełbasą przy obiedzie. Leżę, Ziemowit. Bardzo dobrze, Anal. Dostajesz odznakę zimowego skauta w letni dzień. Kolejny termos, Boże. Nie wiem, po co są te termosy. Możecie mnie tu uświadomić, bo nie jestem pewien. Okej, okay, udało mi się uniknąć śmierci z rąk ludzi pracujących na stacji. Okej. Dobranoc, Płynanoc. Karoluchy na stacji. Dobra, tylko 25 strzałów zostało, nie ciekawie. Dobra, wiecie co, idę stąd, bo tu jest coraz ciemniej. A im bardziej pogrążam się. A, przecież mogę iść za tym. Za. Aha. Kolejni! Kolejni! Kolejni mnie. O, czym we mnie rzucają? Czymś nowym? Więcej was matka tu nie miała? Fuck. Dobranoc. Tu strzelaj w niego, pędraku. Tutaj, Alan. No cieszę się, że ogarnąłeś swój umysł. 15 strzałów. Plus 2 ze strzelby później, nieciekawie. Dobra, czyli będziemy szli wzdłuż GPS-u. Tutaj gdzieś mamy kolejna kartka bodajże. To już 29 chyba. Telewizor na stacji benzynowej, no to też przydatne. Obejrzymy sobie mapety czy coś w taką pogodę i w taki klimat. No coś, jesteś zboczeńcem albo jakimś. Nie, w sumie nie, on mówił o szaleństwie, więc jesteś szaleńcem, nie zboczeńcem. 15 strzałów tylko zostało. Okej, okay, jest światło, więc tu na razie mamy luz. Przed potworkami i różnymi innymi ziemowitami ze stacji. Myślałem, że każdy przeciwnik będzie wyglądał tak samo, więc to trochę skreślało tę grę. Ale widzę, jednak autorzy postarali się nieco bardziej, niż mi się wydawało. I wszystko wygląda w miarę okej. Okay. Nie atakuje mnie jeden ten sam przeciwnik cały czas, więc jest dobrze. Wydaje mi się, że tu. Aha! O, się przestraszyłem. Dobra. Jak wiecie, to jest właśnie druga strona bodajże. Tego, gdzie byłem. To głaz. Myślałem, że gościu mnie. Kolejny głaz. Myślałem, że jakiś gościu mnie atakuje. Dobra, schodzimy na dół. A na to, ale będziecie mieli długi odcinek. O, ale będziecie mieli długi odcinek. Aż nie będę nic nagrywał przez 2 miesiące. Za karę. Kolejne ostrzeżenie. La 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 la, proszę. Kto we mnie rzuca z tymi skałami? Skałomiot. Syzyf. Syzyf tu gdzieś wchodzi. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że to postać z legendy. Jak Alan Wake przejdzie do legendy. Dobra, co tu pisze? Uwaga, proszę wchodzić. Okej, lecimy, lecimy. Powiedziałem. Lecimy. Co? Zero walki? Wygląda jak zęby takiej wielkiej żmii. Zjedz mnie. Eat me. Coś tu leży. Krzesło. Kolejni dwaj wychodzą z krzaków. O, trzej. A co? Jeszcze pięciu. Okej. Okay.
Zapadłem się do... O, jeszcze... O, ja. Ej. Kuźwa. Śmierć w mundurku. Jak ziemniak. Gdzie jestem? Tutaj, niedaleko straciliśmy. Dobra, ludzie. To by było na razie na tyle. Już wiem, co mnie czeka w następnym odcinku. Na samym początku będzie niezła sieka. Będziemy walczyć... Czemu ziemniak? Z różnymi... ogórkami, cucumber. Cucumber, jaka dziwna nazwa. To było na tyle, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, polecajcie znajomym, oglądajcie Alana, Anala, czy kogo tam chcecie. Na razie, cześć, byle Karolka. Na razie.